Cześć, dzień dobry, hej! Mam na imię Tomek i uwielbiam dźwięk migawki. Z dumą mogę powiedzieć, że jestem amatorem fotografii. Dlaczego z dumą? Ponieważ amator fotografii to coś więcej niż zawodowiec. Wiem to, ponieważ już byłem po drugiej stronie. Dzisiaj pokażę Ci cuda nie z tej ziemi. Skąd ten wstęp, który mógłby się wydawać nie na temat? Otóż jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy, musisz wiedzieć jedno. U mnie nie ma rzeczy nie na temat, a każdy film jest ze sobą ściśle połączony. Mój kanał, moje filmy to sieć naczyń połączonych. Jeden nie może żyć bez drugiego. Ale pojedynczy jesteś w stanie nazwać. Ostatni film skończyliśmy w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu. Wtedy do czegoś wam się przyznałem. No bo wiecie, przewagą amatora nad zawodowcem jest mylenie się i przyznawanie do pomyłek. My amatorzy nie mamy w tym temacie nic do stracenia, a zawodowiec jak to zawodowiec może podważyć swoją reputację, obnażając swoje słabości i wystawiając się na odstrzał. To jest olbrzymia zaleta tego kanału. Nie kreuje się na zawodowca, nie kreuje się na profesjonalistę. Jedyne czym ryzykuję to jest to, że ktoś wytknie mój błąd. No ale przecież ostatnio powiedziałem, że Tomek Lacki się nie myli. No ale przecież wytłumaczyłem wam, że Tomek Lacki nie istnieje. Inną przewagą fotografa amatora nad fotografem zawodowcem jest brak posiadania księgowej. Ale nie takiej fizycznej księgowej, takiej pani Ani z segregatorem pełnym faktur. Nie, mowa tutaj o księgowym, którego mamy w głowie. My zawodowcy wszystko musimy kalkulować i liczyć. Czysty bilans zysków i strat. Inwestowanie w sprzęt tylko wtedy, kiedy nam się to opłaca. Dam wam przykład Sigma 100-400. Obiektyw, który jest zakupem całkowicie nieuzasadnionym, odklejonym od rzeczywistości. Zwykłą, najzupełniejszą w życiu zachcianką. Można powiedzieć stratą. Ale ilekroć podpinam ten obiektyw do korpusu swojego aparatu, wiem, że to była najlepsza inwestycja, jaką zrobiłem w życiu. Inwestycja w siebie. No i zanim przejdziemy do dania głównego tego odcinka, to muszę wam się pochwalić zdjęciami. Nie zrozumcie mnie źle. Tak naprawdę właściwa część tego odcinka zaczyna się tutaj. Opowiadałem wam o tym, że poszedłem nieznaną sobie ścieżką. No i dosłownie tak było. Poszedłem w miejsce, którego jeszcze wcześniej nie widziałem. Oczywiście po drodze nie mogłem się powstrzymać, żeby zrobić kolejne zdjęcie tym samym dębą, tym samym obiektywem na tej samej ogniskowej. Ale tym razem moje doświadczenie mogłem z kimś dzielić. Niektórzy cenią takie sytuacje z powodu tego, że mogą się czegoś nauczyć od drugiej osoby. No i powiem wam tak, ja się nauczyłem. Na te 4 dęby, co są przed nami i 2 buki po prawej stronie patrzę po raz setny w swoim życiu. Ale mój towarzysz był tutaj po raz pierwszy. W takich sytuacjach jak ta wydaje się, że nasz wzrok jest już opatrzony widokami, które znamy. Szlifujemy nasz diament, doprowadzając go do perfekcji i nie zdajemy sobie faktu z tego, że możemy przedobrzeć. Nasz diament wtedy pęka, traci na wartości. Dlatego tak ważny jest świeży wzrok. Ja też tu kiedyś byłem po raz pierwszy, ale zwyczajnie już o tym zapomniałem. Bardzo chciałem przypomnieć sobie to uczucie i miałem 2 sposoby,
aby to uczynić. Pierwszym ze sposobów jest pozwolenie odpocząć naszemu tematowi, nie koncentrować się na oczywistych rzeczach. Popatrzeć na to, co się dzieje dookoła. Pójść troszeczkę dalej, popatrzeć na otoczenie, ewentualnie całkowicie zmienić miejsce. To rozwiązanie wydało się bardzo ciekawym rozwiązaniem, gdyż poszliśmy w miejsce, gdzie nigdy wcześniej nie byłem. Wydawało mi się po prostu nudne, nieciekawe i wydawało mi się, że nie ma do zaoferowania nic ciekawego. Przecież nie są to stare, dorodne dęby. Pogoda sprzyjała eksploracji nowych miejsc. Zazwyczaj ta okolica jest zalana i niedostępna. Podmokły teren sprawia, że zawsze tutaj jest mgliście, przez to bardzo wilgotno. Trawy są wysokie i przedzieranie się przez mokre trawy nie stanowi dla mnie wielkiej atrakcji. Film z mokrymi gaciami już był na tym kanale i możesz sobie odświeżyć pamięć. Może jeden dzień mrozu to krótko, ale nam dało to niezłą frajdę, możliwość słuchania pękającego lodu i szeleszczących traw. To miejsce okazało się strzałem w dziesiątkę. Dla mnie już samą inspiracją było spotkanie tropów lisa na powalonym drzewie. Zresztą samo spojrzenie na ten znany mi doskonale temat, ale z o wiele dalszej odległości. Skąd inąd innego miejsca, nieznanego mi miejsca, pełnego pięknych przeszkadzaczy, czy też urozmaicaczy kadru, sprawiło, że te same dęby nabrały innego wymiaru, to jest inne zdjęcie, to jest inny kadr, który niesie za sobą całkiem inne emocje. Moje stare, dobrze znane dęby postanowiłem umieścić w samym centrum kadru. Będzie to kadr centralny, ale postanowiłem, że troszeczkę je przyozdobię. Otoczę je ramką. Z jednej strony samotnym drzewem, po prawej stronie zaś znalazło się powalone drzewo i gęste zarośla. Perspektywa powietrzna, przez to, że byliśmy naprawdę daleko od tych dębów, sprawiła, że tło rozmyło się, uciekło, eksponując jeszcze bardziej te dęby. To, co widzicie, kręcone zostało na 35 mm obiektywem Sony, zaś samo zdjęcie wykonałem już innym aparatem, ale też obiektywem 35 mm. I powiem wam, że nawet nie myślałem o tym, aby wyciągnąć teleobiektyw. Popatrzcie, jak w mgnieniu oka zmienił się ten świat. Najpierw z bliska na 100 mm, a teraz to 35 mm, czyli coś szerokiego i do tego z o wiele dalszej odległości. Odwiedzajcie swoje stare miejsca, ale dajcie swoim oczom odpocząć. Tak jak to mówiłem na ostatnim filmie. Podczas obróbki zróbcie sobie 10 minut przerwy. Ale szkoda mojego gadania, ale co ja wam będę tłumaczyć? Jedno zdjęcie zastąpi milion słów. Popatrzcie. Zainspirowany tropem, który znalazłem na powalonym drzewie, postanowiłem, że podążę za nimi i może coś spotkam ciekawego. W slangu kołczogadek nazwalibyśmy to, że wyszedłem ze strefy komfortu. Mój słownik ma na to inne określenie. Koszmar fotografa. I tak, o koszmarze fotografa był już film. Po kilkuset metrach natrafiłem na przeszkodę nie do sforsowania. To rozlewiska, starorzecze warty. Żeby je sforsować, nie wystarczą moje poklejone kalosze. Chyba nawet nie odważyłbym się przejść tędy w woderach. W tym miejscu przystanęliśmy na chwilę, bo wydało nam się, że jest to idealne miejsce, żeby zrobić sobie przerwę na regenerację. Coś wypić ciepłego i zjeść coś słodkiego. Po krótkiej przerwie, zainspirowany jeszcze tropem lisa, postanowiłem, że wejdę jeszcze na jakieś drzewo i zrobię z góry szybką panoramę. To nic takiego, ale pamiątkowe zdjęcie, tak naprawdę symboliczne zdjęcie, które zostanie mi w pamięci. Zarazem jest to ostatnie zdjęcie, co do którego byłem przygotowany. Aby ominąć rozlewiska, musieliśmy wejść do lasu. Las zawsze mnie intrygował. Tutaj tak dużo jest do sfotografowania, tak wiele się dzieje, ale
ale nie potrafię tego oddawać na zdjęciach. To jest mój koszmar. No i tutaj zaczyna się ta właściwa część tego odcinka. Chodząc po lesie ciągle natrafiałem na coś interesującego. Niemalże wszystko przyciągało moją uwagę, tylko mój problem jest taki. Nieważne jakiego obiektywu bym nie używał, zdjęcia w lesie po prostu mi nie wyjdą. No i tutaj skupmy się już na temacie tego dzisiejszego odcinka, czyli obiektyw do makrofotografii. Nigdy nie posiadałem dedykowanego obiektywu do makrofotografii. Kiedy potrzebowałem takiego obiektywu do profesjonalnych sesji zdjęciowych, to zwyczajnie wypożyczałem taki obiektyw. Obiektyw makro nigdy nie był obiektywem, którego zasadność kupna byłem w stanie sobie jakoś wytłumaczyć, przetłumaczyć. Zarazem zawsze wiedziałem, że jest to obiektyw niezbędny, którego muszę posiadać. Ale że nie jestem zawodowcem, nie muszę liczyć kosztów. I zasadność zakupu takiego obiektywu brzmi po prostu: potrzebuję go i tyle. Tylko kurczę, tutaj wkracza zdrowy rozsądek. Bo jaki to by nie był obiektyw makro? Przypuśćmy 90. To jest tak blisko 85. A 85 posiadam kilka w swojej kolekcji. No to pójdźmy dalej. 105? 105 mm. No hejże, jak to jest blisko 135 mm? Tutaj znowu wkracza zdrowy rozsądek. No nie, no masz już takie obiektywy. Masz już taką ogniskową. Nie potrzebujesz tego. No to może coś szerszego. 60 mm. Ale to jest tak blisko 50. Wy już wiecie, jak ja nie lubię 50. Dlatego w mojej głowie zawsze była jedna myśl. Obiektyw makro jest bez sensu. Ale słuchajcie, to jest tylko moje zdanie. Zdanie mojego rozsądku. Bo tak naprawdę potrzeba jest inna. To jest zdrowy rozsądek, nie mający nic wspólnego z potrzebami. Jak sobie zatem radzę w takich sytuacjach, kiedy chcę porobić zdjęcia makro? Najczęściej noszę ze sobą pierścienie do makrofotografii. Był już o tym odcinek na tym kanale, więc zapraszam. Stary obiektyw plus pierścienie pośrednie. Super wygodne, fajne rozwiązanie. Dzisiaj tego nie miałem. Innym rozwiązaniem jest adapter odwrotnego mocowania obiektywu. Jakby wam to wytłumaczyć? Montujecie taki obiektyw zewnętrzną soczewką skierowaną w stronę korpusu aparatu. Daje to całkiem fajne powiększenia, no ale nie takie ekstremalne powiększenia. Na ekstremalne powiększenia mam inne rozwiązanie, a mianowicie dwa obiektywy. Dwie pięćdziesiątki. Czy ja powiedziałem pięćdziesiątki? Tak, do tego celu lubię pięćdziesiątki. Odwracam je zewnętrznymi soczewkami w stronę siebie i albo za pomocą adaptera skręcam oba obiektywy razem, no albo najzwyczajniej w świecie biorę taśmę klejącą i przyklejam tymczasowo takie obiektywy. Efekty są zdumiewające, no ale utrata światła też jest zdumiewająca. Ostatnim znanym mi rozwiązaniem jest mieszek. Mieszek do makrofotografii, który zastępuje pierścienie do makrofotografii. Jest świetny, bo można za pomocą niego uzyskać spektakularne przybliżenia, ale ma jedną wielką wadę. Po pierwsze jest ciężki, a poza tym, tak jak pierścienie pośrednie, trochę tego światła zabiera. A ja jednak cenię lekkość mojego plecaka i nie chcę targać z sobą zewnętrznych lamp błyskowych. No ale spokojnie, tego dnia nie miałem niczego. Pierścieni pośrednich, mieszków, adapterów, niczego. A pech chciał, że akurat dotarliśmy do zaczarowanej krainy, krainy upudrowanych grzybów. I nieważne, czy robiłem zdjęcia 35 z odległości kilkunastu centymetrów, czy 85 z metra, powiększenie było to samo. Nic spektakularnego. Bardzo chciałem zbliżyć się do tego świata, ale nie miałem jak. No i tutaj wkroczył mój kompan. Z plecaka wyciągnął jakieś zawiniątko, a w tym zawiniątku był jakiś taki plastikowy bubel. Szczerze mówiąc, długo broniłem się, żeby nie założyć tego na swoją soczewkę. Wiecie o mojej alergii na wszelkiej maści filtry. No i tutaj po raz kolejny zmieniam zdanie. Biję się w piersi i mówię: nie taki diabeł straszny, jak go malują. Bo te wszystkie ujęcia, te wszystkie zdjęcia powstały tylko i wyłącznie dzięki temu plastikowemu bublowi. To dziwne urządzenie mocno winietuje na pełnej klatce. Ale gdy włączy się crop mode, winieta znika. Nie jest to jakieś ekstremalnie wielkie przybliżenie znane z odwrotnego mocowania obiektywu, czy też z pierścieni pośrednich, ale ma wielką, ogromną zaletę w postaci sporej jasności. To znaczy, że nie zabiera takiej ilości światła jak inne rozwiązania. No i tutaj zaczyna się ten zaczarowany świat, o którym mówiłem na początku tego odcinka. Wyszorujcie zęby i zapnijcie pasy. Lecimy! We'll be right back.
Możliwe, że dla was nie jest to nic nadzwyczajnego, ale dla mnie kompletnego amatora, dla kogoś, który zderza się po raz pierwszy z takim tematem, to jest coś rewelacyjnego. Z wrażenia zapomniałem zapytać, co to za sprzęt. Czy sobie coś takiego kupię, sam nie wiem. Może po prostu dorosłem do tego, aby kupić sobie prawdziwy obiektyw makro? Sam nie wiem. A właśnie, dostałem priwa, już wiem, co to za sprzęt. To był Rhinox DCR250. A ja muszę zdążyć wrócić do domu, zanim roztopi się tutaj to wszystko. To był bardzo udany dzień, to był bardzo pouczający dzień. Nowe doświadczenia, nowe doznania. Wyszedłem ze strefy komfortu. W końcu wlazłem do lasu. No i wiecie co? Mam ochotę powrócić do lasu. Poszukać jakichś ciekawych tematów. Może odkryć jakieś nowe życie? No tak właśnie bym porównał tą dzisiejszą przygodę. Do eksploracji kosmosu. Mikrokosmosu. Ale zanim tutaj wrócę, muszę wam o czymś ważnym opowiedzieć. Coś, o czym powinniście wiedzieć, robiąc zdjęcia. No ale myślę, że zostawimy sobie to na kolejny odcinek. Co wy na to? Wygląda na to, że przeżyłem, jestem już niedaleko swojego celu. Zresztą chyba kojarzycie te dęby z poprzedniego odcinka. Po takim dniu jestem ekstremalnie wykończony i nie mam już siły na zrobienie żadnego zdjęcia. A ja jestem ciekawy waszych doświadczeń z fotografią makro. Należycie do drużyny pierścienia, czy też do obiektywów makro? Pewnie macie już większe doświadczenie niż ja, dlatego śmiało możecie mi polecić jakieś wasze rozwiązania. Bo tak jak mówiłem na początku tego odcinka, ja jestem tylko amatorem fotografii, który nie boi się przyznać do tego, że dopiero zaczyna swoją przygodę z fotografią. Jeśli masz znajomych, którzy dopiero zaczynają przygodę z fotografią, albo chciałbyś kogoś fotografią zarazić, to podziel się tym filmem w mediach społecznościowych. Przekaż go dalej. A jeśli jesteście w stanie wbić 400 łapek pod tym filmem, serwuję wam od razu nowy film.